Czy Robert Lewandowski będzie miał szansę na złotą piłkę w najbliższym sezonie, ponieważ zmieniają się zasady, jeśli chodzi o przyznanie tej złotej piłki? No, wydaje się, że teraz będzie najbliżej, jak to jest możliwe, chyba, że będą jakieś problemy zdrowotne. Co będą to za zmiany, tak, jeśli chodzi o przyzna przyznanie praktycznie tej nagrody? Czy jest to gest w kierunku roberta Lewandowskiego, tak, żeby właśnie w ten sposób ułatwić Robertowi zdobycie tej złotej piłki? No, i jakie szanse ma tutaj Polak w tym rankingu? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik na grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik Wejdźcie Też do mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Chcę od razu powiedzieć na samym początku, tak, że my tutaj oceniamy jako najlepszego zawodnika i obiektywnie patrząc, Robert Lewandowski powinien dostać tą złotą piłkę. Jak nie w tym roku, to w poprzednim. A praktycznie tej złotej piłki nie otrzymał, można powiedzieć, że z jednym wielkim poszkodowanym całej tej sytuacji. Natomiast teraz praktycznie tutaj France Football wyciąga wnioski, chce zmienić zasady, czy zmieni te zasady, jeśli chodzi o przyznanie tej złotej piłki. No i bardzo duże szanse, jeśli chodzi o te nowe zasady, ma Robert Lewandowski. A co takiego ma się zmienić? No, ma się zmienić, że ten głos decydujący, jeśli chodzi o wybór najlepszego piłkarza na świecie, nie, mają mieć, nie ma mieć miejsce. By wszystkie państwa na świecie, tam, czy większość. Państw na świecie, 170 państw, które tam są ak akredytowane, jeśli chodzi o France Football, tylko 100 tak naprawdę tutaj reprezentacji, 100 państw ma mieć jakby przeważający głos, jeśli chodzi o właśnie przyznanie tej złotej piłki. No bo tak, to wiadomo, była sytuacja tak, że była kwestia marketingowa, kto jest bardziej rozpoznawalnym piłkarzem na świecie, i wtedy głosowali na Messiego czy na innego zawodnika, a, albo na Ronaldo, ani na Roberta Lewandowskiego. No bo dziś na jakiś po prostu wysep. Tak, gdzie palemki jest ciepło, po prostu świeci słońce, gdzie jest ciepło, no to oni znają Messiego z mediów, z reklam, a nie Roberta Lewandowskiego, tak, który odnosi sukcesy czyli to jest jakby jedno z kryteriów, które ma się zmienić. Kolejna sprawa to też ma być brane pod uwagę sukcesy pojedyncze zawodnika, a nie sukcesy drużynowe. To też było dosyć kontrowersyjne, no bo Robert Lewandowski świetnie się prezentuje na przykład jako piłkarz w Bayernie Monachium. Niekoniecznie Bayern Monachium musi zdobywać Ligę Mistrzów. Kolejna sprawa, Robert Lewandowski świetnie się prezentuje jako piłkarz, natomiast w reprezentacji troszeczkę gorzej to wygląda. No nie ma takiego bilansu bramkowego, to nie oznacza, że jest gorszym Zawodnikiem w reprezentacji, nie dlaczego miałby być przez to poszkodowany, tak? Czyli nie wiem, tak na przykład Mbappé świetnie się prezentuje jeśli chodzi o klub że świetnie się prezentuje jeśli chodzi o reprezentację, i jeszcze jakby na przykład z reprezentacją Francji zdobył jakiś tytuł mistrzowski, to wtedy on musi wygrać złotą piłkę. Dlaczego tak? Czy to jest po prostu jakby jedno pociąga za, za, jakby za, drugie za sobą, tak? Bezsensownie to jest kompletnie sytuacja. Przecież jeżeli jest dobrym piłkarzem, można powiedzieć dobrym fachowcem, no to nie ma znaczenia w jakiej drużynie gra, tylko trzeba patrzeć po prostu przez pryzmat pojedynczego piłkarza, tak pojedynczego człowieka, a nie przez pryzmat tego, jak reprezentacja, czy odniosła sukcesy itd. i tak dalej. To też było zawsze problemem, bo często mówiło się o tym, że gdyby Robert Lewandowski miał więcej bramek w reprezentacji Polski, albo reprezentacja Polski miała większy sukces, no to wtedy Robert Lewandowski miałby większą szansę na to, żeby zdobyć tą, tą złotą piłkę. Czyli właśnie te kryterium indywidualne, kolejna kryteria to też po prostu, że 100 krajów w tym rankingu ma mieć głos decydujący, a także będzie też brane pod uwagę jakby sezonowość. A nie praktycznie cały rok, tak? Nie cały rok. No, to też jest kryterium. Nie wiem, czy to jest w, w, jakby dla ułatwienia dla Roberta Lewandowskiego. Na pewno to jest ułatwienie, ale w sensie takim, że patrzą na sezonowość, bo nie wiedzą, czy nie będzie na przykład COVID, tak? Czy jakieś inne oboszczenia, gdzie będą po prostu bo piłka będzie zawieszona albo tak dalej. Więc gdyby na przykład rozgrywki nie odbywały się przez cały rok, to chcą przyznać na przykład tą złotą piłkę przez pryzmat na przykład tego, że rozgrywki odbywały się przez 3 miesiące, czy też przez pół roku, sobie taką furtkę, taki wytryk, który wcześniej nie był praktycznie stosowany, tak? Czyli nie, jest, nie do końca musi być brane pod uwagę cały rok, będzie brane pod uwagę sezon, czyli załóżmy, pojawi się jakiś nowy wirus, tak? Oczywiście odpukać niemalowane i tam w drewno i tak dalej, żeby to się nie nie było, będzie po prostu pozawieszane, czy jakaś pandemia i tak dalej. No to wtedy oni na przykład wezmą pod uwagę, na przykład pierwsze półrocze, jeśli chodzi o to złotą piłkę, bo na przykład w drugim półroczu było mniej meczów albo były pozawieszane i tak dalej. No więc e, tak wygląda sytuacja. Jeśli chodzi o te nowe kryteria, które wprowadza tutaj, e, f, które wprowadza france football. E, tutaj e, jakby przedstawiciele france football oni mówią w ten sposób, że e, to nie są kryteria, które e, tak naprawdę zostały zmienione pod kątem Roberta Lewandowskiego, tylko one zostały zmienione pod kątem tych sytuacji, które mają miejsce teraz, tak? Co się dzieje na świecie. Znaczy ja wątpię, że tak było pod, pod, pod kątem Roberta Lewandowskiego. W ogóle jestem w szoku, że oni dokonali jakikolwiek zmian. Wydawało mi się, że po prostu to jest tak skostniała jakby po prostu struktura, jeśli chodzi o wybór, to nic nie zmieni się. No ale widać, że po prostu uległo to zmianie. Miejmy nadzieję, że te nowe zmiany pozwolą Robertowi Lewandowskiemu zdobyć właśnie tą złotą piłkę, bo mu się to po prostu należy, tak? To nawet nie jest kwestia tego, że jest Polakiem. Oczywiście wszyscy mu doping, dopingujemy, tak? Życzymy, żeby zdobyć tą złotą piłkę. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu wygrał najlepszy. O to chodzi, tak? A nie ktoś, kto jest rozpoznawany To, co na przykład było często podejmowane w kwestii złotej piłki, Messi, a Robert Lewandowski, tak? Chociażby kwestia tego, że Messi, który grał w Hiszpanii, a więc jako język hiszpański dociera do większej grupy ludzi na świecie niż Robert Lewandowski, który gra w kraju niemieckojęzycznym, tak? No gdzie ten język niemiecki występuje jeszcze? W kilku krajach w Europie, natomiast Bundesliga też nie jest aż tak atrakcyjna, nie jest aż tak popularna na całym świecie, jak na przykład Liga Hiszpańska, to jest ogromna różnica. No, i później, jak są głosowania, to w tych głosowaniach po prostu, tak, okazuje się, że Messi wygrywa, no bo Messi na przykład reklamuje chipsy, na których po prostu nic nie mówi, tylko wystarczy, że usiądzie na Sofie i je chipsy, i taką reklamę oglądają ludzie na całym świecie, no bo to wiadomo, to jest po prostu duży koncert i tak dalej, e, który produkuje te chipsy. No, i jaką ma potem siłę przybicia, to też ma wpływ później, tak, jakby też te, te me, mecze transmitowane, popularność, występowanie w mediach, w reklamach i tak dalej. No, więc tak wygląda sytuacja. Jeśli chodzi o te nowe praktycznie kryteria dotyczące przyznania złotej piłki, miejmy nadzieję, że. Zgodnie z tymi nowymi kryteriami Robert Lewandowski otrzyma tą złotą piłkę, bo tak powiedział, absolutnie mu się to należy. Natomiast no szkoda, że tak późno praktycznie tutaj Frankfurt bo dokonuje tej zmiany. Wszyscy wiemy o tym, że został poszkodowany, tak oczywiście mu tam przyznano inną tutaj nagrodę. Jeśli chodzi o teraz tą edycję, tam mówili się mieli się ludzie praktycznie, że to był złoty wafel taką nagrodę, która wygląda jak praktycznie jak tam taki wafel, tak. No zrobili różne tam nagrody pocieszenia i tak dalej. Moim zdaniem jakby w ciągu ostatnich kilku lat nawet nie patrząc przez pryzmat Roberta Lewandowskiego, że on nie otrzyma tej złotej piłki, praktycznie ta nagroda traci jakby na prestiżu, tak? tak? mamy na przykład Oscary, tak? Czyli swego rodzaju najlepsze, po prostu najwyższe wyróżnienie, jeśli chodzi o przemysł filmowy. Tak w przypadku właśnie piłki nożnej, kiedyś takim Oscarem piłkarskim był złota piłka. Dzisiaj nie do końca, tak? Nie do końca, po prostu tak to wygląda. Zmienia się praktycznie postrzeganie tej nagrody. No a tak naprawdę wszyscy wiemy, jakim zawodnikiem dobrym, najlepszym jest tutaj Robert Lewandowski. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się.